do większej wiary w siebie, bo jestem obserwatorem, tak? Obserwuję ludzi i spotykam na swojej drodze ludzi, którzy nie wierzą w siebie, mają ogromny potencjał. Dlatego chciałbym ludzi przekonać do większej wiary w siebie. Kurwa, wydaje mi się, że jestem wolnym człowiekiem, ale jak nim być? Ale czy na pewno jestem i nie wiem, co to jest ta wolność? Myślę, że jak być wolnym człowiekiem? Robić to, co się kocha, robić swoje i żyć w zgodzie z samym sobą. Myślę, że to jest wolność. Że jeśli potrafisz spojrzeć w lustro spokojnie, to jesteś chyba wolnym człowiekiem. Na pewno z marzeń. Nigdy. Ponieważ one chyba nas trzymają przy tym życiu. Nieważne jak jest chujowo, to wiara w te marzenia i w to, że można je spełnić, trzyma nas tutaj na dole. Mefedronowy potwór i mefedron. Bo jestem zdrowy, jak na razie do tej pory. Urodziłem się jako zdrowy człowiek i chyba dzięki dlatego los był dla mnie łaskawy. Nie wiem, to zależy jaka muzyka. Ja robię taką muzykę, że nigdy nie chciałbym, żebym był dla kogoś autorytetem. Patrzę przez pryzmat siebie, to chyba nie. Widzę wszechświat i jego ogrom, kurwa, nieskończoność. Cały czas to widzę, że jest tak ogromny, gdzieś tam na końcu jest Stwórca, do którego nasze życie nas zbliża każdym dniem, każdą minutą, każdą sekundą. Chyba młodość jeszcze raz, bo mógłbym zmienić wiele rzeczy naprawić i wielu błędów bym nie popełnił. Ale to już się nie uda, więc trzeba żyć. Mama od zawsze była moją przyjaciółką i bardzo dobrze, a z ojcem, no niestety, żarliśmy się całe lata, długoletni beef, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby zapomnieć o tych niesnaskach. Myślę, że za duże ilości środków odurzających, mieszanie tych środków, ale tak, to był mój największy grzech młodości.